Widziałem żółwie, a konkretniej film Wojownicze żółwie ninja Zmutowany chaos. To film animowany na podstawie pewnego brutalnego, pretensjonalnego komiksu z lat 80. parodiującego poważny ton komiksów z tamtych czasów, zwłaszcza Franka Millera, zwłaszcza Daredevila, który jednak z czasem za sprawą adaptacji filmowych i serialowych stał się wesołą, beztroską rozrywką bawiącą wszystkie dzieci dorastające w latach 80. i 90. i na początku wieku, i w latach 10. Ta, chyba nikomu nie trzeba przedstawiać żółwi ninja. To zmutowane humanoidalne żółwie trenujące ninjutsu, mieszkające w kanałach, zajadające się pizzą i trenowane przez szczura, który nadał im imiona na cześć renesansowych artystów. Nie każdy jest ich fanem, ale każdy kojarzy, że coś takiego jak żółwie ninja istnieje. A ci, którzy ich znają i kochają, muszą wiedzieć, że jest to bardzo inna wersja od żółwi ninja, jakich zna większość z nas. Ale najpierw parę słów o tym, co widać na pierwszy rzut oka, czyli animacja. Przyzwyczajcie się do niej, to już nie jest trend, to już nowa norma. Jak już Disney dołączy do pozostałych studiów robiących animacje w tym stylu w dniu premiery życzenia, to możemy oficjalnie pogrzebać tradycyjne, lalkowate animacje trójwymiarowe. W ogóle życzenie to ma być musical i ma mieć tradycyjnego złoczyńcę i chyba są w nim zamki, księżniczka i gadające zwierzę, więc wygląda to, jakby Disney wracał do swoich korzeni. Może być ciekawe. To już prawdopodobnie ostatni raz, kiedy mówię o fuzji animacji 2D i 3D jako o czymś nowym, więc powiem tylko, że ta nowa norma jest o tyle dobra, że przez długi czas będzie można coś powiedzieć o każdym stylu animacji. Coś więcej niż jak zwykle. Tak więc tym razem mamy do czynienia z czymś, co wygląda jak narysowane kredkami albo kredą. Nie jestem pewien, czy to jakoś łączy się z motywem przewodnim filmu, tak jak ostatnie życzenie kojarzyło się z baśniowymi ilustracjami, a Spider-Man Uniwersum miało powiązanie z komiksami. Żółwie Ninja też zaczynali jako komiks, ale nie w takim stylu. Znalazłem wypowiedź reżysera, w której krótko mówiąc wyjaśnia, że to po prostu ciekawe wyzwanie dla animatorów, a efekt mógł być imponujący i inspirujący, więc forma niekoniecznie wynika z treści w tym wypadku. Ale pomijając to, animacja faktycznie jest nowatorska i imponująca, jest celowo nieidealna. Często można zobaczyć nawet wyraźne pociągnięcia kredkami w ramach umownego cieniowania. Podoba mi się to, tego jeszcze nie było. Poza tym to trochę pomaga budować klimat, taki nieco szalony, ale w mroku i... Dobra, wiecie co? Właśnie znalazłem powiązanie formy z treścią. Główni bohaterowie to nastolatki odrzucone przez społeczeństwo. Ta animacja przypomina coś, co mógłby narysować smutny nastolatek, który ma tyle wolnego czasu, że zaczął zajmować się rysowaniem i jest w tym naprawdę dobry. Zwłaszcza, że większość scen ma miejsce w nocy lub półmroku kanałów, ale na tle tej czerni bardzo wyróżniają się jaskrawe kolory. To trochę jak zagłębienie się w czyjąś mroczną, ale szaloną duszę. Choć koniec końców film ma dosyć lekki ton. Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, to fakt, że chociaż animacja potrafi być bardzo płynna momentami, to szybka akcja jest robiona zwykle na mniejszej liczbie klatek na sekundę i choć zwykle byłem w stanie się połapać, co się dzieje, to na przykład pod koniec filmu jest pewna sekwencja akcji, od której myślałem, że dostanę oczopląsu. Co do historii, bez spoilerów, spokojnie, standardowo główni bohaterowie byli kiedyś czterema normalnymi żółwiami, ale pewnego razu ktoś wlał do kanałów tajemniczy szlam, który dosięgnął przebywające tam żółwie i szczura i zmutował je natychmiast w humanoidalne istoty. Szczur jest starszy, więc oczywiście przejął rolę opiekuna i zaczyna uczyć podopiecznych sztuki ninjutsu. Ta wersja jednak bardzo różni się od pozostałych. Oczywiście każda wersja żółwi ninja skrajnie różni się od pozostałych. Pamiętajmy też, że żadna nie przypomina mrocznego komiksu, który to wszystko zaczął, ale zmienione zostały tu nawet esencjonalne elementy, które już są uważane za tradycję. I moim zdaniem, jako człowieka, który nie jest zatwardziałym fanem, to wciąż dobra historia. Jeśli jednak ktoś bardzo nie lubi zmian względem oryginałów, no to już wiecie, na co nie iść do kina. Możecie w tym momencie wyłączyć mój filmik. Zacznijmy od tego, że Splinter, zanim wpadł do kanału, był zwykłym szczurem śmietnikowym. Tak jest, nie ma mistrza Yoshiego, od którego Splinter nauczył się sztuk
walki. Skąd zatem nasi bohaterowie się ich uczą? Z telewizji! I to jest w sumie największe rozczarowanie jak dla mnie. To takie słabe rozwiązanie fabularne, zwłaszcza w porównaniu z ciekawszą oryginalną wersją. I jest w tym coś niepokojącego, że dzieci uczą się popisów kaskaderskich, akrobacji i walki, po prostu powtarzając to, co widzą w telewizji, bez odpowiedniego nadzoru. Nie licząc jednego dorosłego, który uczy się razem z nimi w tym samym momencie, więc marny to nadzór. Poza tym Splinter nie jest mądry i opanowany w tej wersji, ale to już mi tak bardzo nie przeszkadzało, bo przynajmniej robi się z tego dobrą historię. Tutaj jest on nadopiekuńczym i surowym ojcem, który stara się, aby jego dzieci nie miały żadnego kontaktu z ludźmi i po każdych zakupach, a raczej kradzieżach, bo jak inaczej mają zdobyć jedzenie, mają wracać prosto do domu. Wynika to z tego, że pewnego razu, gdy szczur i żółwie pomyślały, że spróbują wyjść z kanałów i zobaczyć prawdziwy świat, ludzie ich dostrzegli i natychmiast postanowili ich zbić. Tak, to był odruch dosłownie każdego człowieka w okolicy. Wydaje mi się to mało wiarygodne, wyobrażam sobie, że ludzie raczej byliby w konsternacji, ale nie, widok mutantów automatycznie wyzwala w ludziach agresję. I właśnie dlatego Splinter postanowił nauczyć siebie i podopiecznych ninjutsu z telewizji. Przy okazji, w internecie można znaleźć dużo siania paniki o tym, że szczur jest gejem, co w ogóle nie jest prawdą. Po prostu nie jest. To same clickbaity i kłamstwa, którymi plotkarze doją widzów i czytelników. Nie dawajcie się im. Szczególnie jednak podoba mi się zmiana w samych żółwiach ninja. To w ogóle ciekawe, jak na przestrzeni lat zmieniał się ich wygląd. Kiedyś wyglądały dokładnie tak samo, tylko mieli różne bronie. Potem mieli maski w różnych kolorach, potem zmieniono ich budowę ciała i kolor łusek, a potem Michael Bay postanowił zaszaleć i stwierdził, że każdy żółw powinien mieć totalnie unikatowy wygląd i akcesoria. Teraz zmutowany chaos robi to samo co Michael Bay, tylko nie wygląda to paskudnie. Co więcej, po raz pierwszy żółwie sprawiają wrażenie, jakby naprawdę były nastolatkami. W innych wersjach aż tak tego nie widać, ale tu naprawdę są nastolatkami, którzy mają marzenia, mają kryzysy, boją się swojej przyszłości, chcieliby chodzić na imprezy, patrzą na inne nastolatki z zazdrością, buzują im hormony. To takie oczywiste, a przez tyle lat było totalnie pomijane. A przecież to, że te postacie są nastolatkami, jest wręcz zaznaczone wyraźnie w nazwie tej grupy. A przynajmniej w angielskiej nazwie tej grupy. Teenage Mutant Ninja Turtles. Nastoletnie zmutowane ninja żółwie. Dużym motywem w tym filmie jest właśnie chęć zostania zaakceptowanym przez świat i realizowanie swoich pasji bez konieczności ukrywania się. Myślę, że wielu widzów może się z tym utożsamiać. Co do charakterów poszczególnych bohaterów, to kojarzy mi się, że zwykle Leonardo jest przywódcą, Donatello wynalazcą, Rafael to ten agresywny, a Michelangelo to ten wyluzowany i żartobliwy. I tutaj mam mieszane odczucia, bo nie zauważyłem u Rafaela żadnej agresji, nie bardziej niż u innych bohaterów, więcej się o niej mówi niż się to pokazuje. A że wszystkie żółwie są tutaj lekkomyślne, czasem zbyt pewne siebie, czasem się przekomarzają, ale ostatecznie są dla siebie dobrzy, jak to w zwyczaju mają nastoletni bracia, Michelangelo nie wyróżnia się niczym na tle pozostałych. Teraz każda postać to Michelangelo. Donatello zamiast być wynalazcą jest komiksowym geekiem, ale wyróżnia się swoją kreatywnością i pomysłowością, zainspirowaną przez komiksy właśnie. To jest spoko charakter moim zdaniem. Jest nadal bardzo użyteczną postacią z wyróżniającym się charakterem. Natomiast Leonardo jest kimś, kto dopiero uczy się być przywódcą i możemy zobaczyć, jak stopniowo bracia zaczynają go szanować, choć na samym początku śmieją się z jego zdolności przywódczych. Myślę, że to czyni Leonarda najciekawszą wersją tej postaci jak dotąd. A czy jest w tym filmie April O'Neil? Jest, ale to jest jak zupełnie nowa postać. Choć April, tak jak wszyscy, radykalnie różniła się w każdej wersji, tak miała zawsze jeden element wspólny. Była konwencjonalnie atrakcyjna z wyglądu. Nowa April nie jest. Poza tym w tej wersji też jest nastolatką i to taką, która nie ma lekko w szkole. Jest aspirującą reporterką, ale na drodze do spełnienia swoich aspiracji stoją jej problemy z przełamywaniem się. I ponownie, jest to postać, która pewnie podzieli zagorzałych fanów, ale osoby mniej tradycjonalistyczne w zakresie żółwi ninja mogą się częściowo z nią utożsamiać. I podoba mi się to, że ponieważ te żółwie nie mają styczności z ludźmi, to ta April, pierwsza ludzka dziewczyna, jaka do nich zagadała,
wydaje im się mimo wszystko najbardziej atrakcyjną osobą na świecie. I podoba mi się to, że mimo to nie zrobiono z tego jakiegoś niezręcznego romansu czy coś w tym stylu. To takie logiczne i na swój sposób urocze. Wyrzutki społeczne odnalazły się i założyły stado. Z jednej strony jest to historia o uprzedzeniach, gdzie ludzie uznają odmieńców za potwory, więc odmieńcy też się radykalizują przeciwko nim. To jest proste przesłanie, nic nowatorskiego, Nimona zrobiła to lepiej, ale to nie jest złe przesłanie. Bo jacy są ludzie? Ludzie to jest na zaraza tej ziemi, unikajcie ich, nie witajcie się. Pałają rządzą zniszczenia wszystkiego co inne, a spotkanie z nimi to pewna zguba. No, w sumie mają rację. Cała ta historia w dużym stopniu opowiada też o potrzebie akceptacji, przełamywaniu się i poszukiwaniu siebie. Jak wiele fikcyjnych historii o nastolatkach. Bo nastolatki potrzebują takich historii. Mogą im one pomóc zrozumieć siebie i zainspirować ich, a nawet dorośli potrzebują takich historii. Bo dorosłość nie eliminuje automatycznie tych wszystkich problemów. Dorośli potrzebują czasem zajrzeć w głąb siebie za pomocą opowieści o nastolatkach, bo zwykle to w tym wieku zaczyna się zauważyć. Pewne rzeczy. Żeby to jeszcze bardziej ułatwić ludziom, twórcy wzięli do dubbingowania żółwi prawdziwych nastolatków i pozwolili im wprowadzić zmiany do scenariusza, aby ich kwestie brzmiały bardziej naturalnie, a nie jak coś, co wymyślają dorośli próbujący brzmieć młodzieżowo. To jest świetny pomysł i szkoda, że nie mogłem doświadczyć, jak to wyszło, bo w Polsce film jest dostępny tylko z dubbingiem, więc pada dużo zwrotów typu ziomek i kumasz. I totalnie baza, i ale faza. Nie usłyszymy też, jak Splintera dubbinguje Jackie Chan, ani jak Złoczyńcę dubbinguje Ice Cube. Nie usłyszymy też Antmana, ani Gasa Fringa, ale dubbing nawet nie jest zły. Spełnia swoją rolę i jest konsekwentny w swoim stylu, a głosy brzmią bardzo dobrze. Dubbing cierpi jedynie na tę przypadłość, że czasem aktor musi wypowiedzieć jakąś kwestię bardzo szybko, bo w języku angielskim to samo zdanie mówi się trochę krócej i trzeba nadążyć za wargami animowanej postaci. Jest tu wiele nawiązań do kultury popularnej, ale to akurat jest tradycja żółwi ninja i muszę przyznać, że takich nawiązań w filmach jeszcze nie słyszałem, bo wiele z nich odwołuje się do rzeczy w miarę nowych, takich z ostatnich 10 lat. Może niektórzy powiedzą, że przez to film szybko się zestarzeje, ale nie wiem, moim zdaniem może będzie dzięki temu ciekawą kapsułą czasu do wracania. Są też popularne numery muzyczne, ale często jest to coś, czego bohaterowie aktualnie słuchają, albo jest to kolejne nawiązanie, albo jest to wykorzystywane w ramach komedii, więc mogę to zdzierżyć. W ogóle warto pamiętać, że akcja Żółwi Ninja na potrzeby tego filmu została przeniesiona do lat 20. aktualnego wieku. Więc tak, żółwie mają smartfony. I zastanawiam się, jak osoba bez dowodu osobistego załatwia sobie smartfon i abonament. A poza tym, film bierze tytułowych bohaterów w takim kierunku, że chyba nigdy nie widzieliśmy żółwi ninja w takich warunkach. Nie będę oczywiście zdradzał rozwoju wydarzeń, ale nie spodziewałem się takiego zakończenia. Jest bardzo nietradycyjne dla żółwi ninja i jestem naprawdę ciekawy kontynuacji. Może być nawet lepsza niż ten film. Było kilka śmiesznych momentów, ale w sumie nie śmiałem się za dużo. Może to właśnie przez to, że w dubbingu wiele rzeczy aktor musiał powiedzieć szybko, więc trochę cierpi na tym komediowe tempo, ale za to bawiły mnie żarty sytuacyjne, na przykład w trakcie pościgu samochodowego. To prosta historia o akceptacji i przełamywaniu słabości, wesoła, choć miejscami gorzko-słodka, z szaloną akcją, która miejscami mogłaby być płynniejsza, ale chociażby dzięki niecodziennej animacji i dzięki żartom sytuacyjnym nie można się na tym nudzić. Dodam jeszcze, że to, z czym bohaterowie muszą walczyć na końcu, jest czymś, czego w życiu bym sobie nawet nie wyobraził. To takie kreatywne, ale odpychające zarazem. Podoba mi się. Chociażby, żeby zobaczyć, z czym walczą bohaterowie na końcu, warto zobaczyć ten film. Moja końcowa ocena Zmutowanego Chaosu to 43/71, co czyni go trochę lepszym od R, ale nie tak dobrym jak Indiana Jones i Świątynia Zagłady. Deszcz czy słońce, miło znów zobaczyć się. Już od świtu on się śmieje.